generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, który zmarł tragiczną śmiercią w Nowym Jorku, wrócił do kraju. Kim był Wieniawa? Adiutant marszałka Piłsudskiego, dyplomata i pierwszy szwoleżer Rzeczypospolitej. Tylekroć wspominany w anegdocie i swoistej legendzie, poety, ułana i romantycznego kochanka. Kim był ów ulubieniec marszałka i beztroski bon vivant? Kim był naprawdę, skoro jego śmierć zdaje się przeczyć tej legendzie? Kiedy w zdumiewającym zrywie strzelcy wyruszyli z Oleandrów, Bolesław Ignacy Długoszowski szedł z nimi. A choć w wieku 33 lat miał za sobą połowę życia, wszystko co najważniejsze miało się dopiero wydarzyć. W pierwszej kadrowej przyjął pseudonim Wieniawa od swego herbu. Szlachecki syn, wychowany w majątku w Bobowej koło Grybowa, był w chwili wymarszu doktorem medycyny, trochę malarzem i poetą po studiach we Lwowie i Paryżu. A spotkanie z Józefem Piłsudskim, które tam nastąpiło, zaważyło na jego dalszych losach. Przekreślając przeszłość, Wieniawa został żołnierzem. Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato, dla własnej przyjemności, a durniom na złość. W skwarze pocałunków ubiegło mi lato i szczerze powiedziawszy, mam wszystkiego dość. Ustrojona w purpurę, bogata od złota, nie uwiedzie mnie jesień czarem zwiędłych kras, jak pod szminką i pudrem starsza już kokota, na którą młodym chłopcem nabrałem się raz. Rycerskie wychowanie zadecydowało o tym, że już w 4 dni po wymarszu zjawił się w oddziale Władysława Beliny Prażmowskiego na zarekwirowanym gdzieś kasztanie i tym samym został 10. ułanem Beliny. Zaczynał karierę wojskową późno, mając tyle lat, ile jego ulubiony bohater, napoleoński generał Lasalle, miał w chwili śmierci. Choć koledzy z kadrówki mieli mu za złe zdrady piechoty, Wieniawa poszedł za głosem serca. Jako ułan awansował szybko, a na Virtuti zasłużył po raz pierwszy już w grudniu 1914 pod Marcinkowicami. Kiedy jego szwadron przeszedł przez Dunajec i zmuszony był do cofnięcia się pod ostrzałem, Wieniawa, pozostając w ostrzeliwanym miejscu, kierował odwrotem. Potem wycofał się jako ostatni, defilując, jak ujmuje to wniosek o przyznanie krzyża, na przestrzeni kilometra pod skoncentrowanym na sobie ogniem kilkuset karabinów ręcznych i kilku maszynowych. Takt skocznej kul muzyki, jak w tańcu pod rękę, włóczyłem się ze śmiercią całkiem za pan brat. Zdrową głowę wsadzałem jej czasem w paszczękę, jak pogromca tygrysu, którym wolę skrało. Nie żałuję niczego, odejdę spokojnie, bom z drogi mych przeznaczeń nie schodząc na cal, żył z wojną jak z kochanką, z kochankami w wojnie, a przeto i miłości nie będzie mi żal. Jaka miłość była dla Wieniawy najważniejsza? Do koni, kobiet, wojny kochanki, czy ta żołnierska do Piłsudskiego, dla którego ważył się na czyny bohaterskie?
pod Kostiuchnówką, już jako adiutant brygadiera pod gradem Kul, dociera z rozkazem do okrążonego oddziału, pracując na drugi krzyż. Częściej jednak funkcja adiutanta wymagała odeń zdolności dyplomatycznych. Wieniawa, urodzony żołnierz, podejmuje się więc na rozkaz Piłsudskiego delikatnych misji politycznych na Ukrainie i we Francji. Towarzyszy też komendantowi w jego podróży do Paryża. Tu jako bywalec jest mu przewodnikiem i opiekunem, co ten skwituje później, ofiarowując mu zdjęcie z dedykacją nieznośnej guwernantce Piłsudskiej. Wieniawa jest przy naczelniku w prywatnych momentach jego życia, poświadcza akt wyznania wiary katolickiej Piłsudskiego. Towarzyszy mu w wydarzeniach politycznych jako najbliższy współpracownik. W czasie przewrotu majowego, w którego organizację był zaangażowany, to on właśnie zostaje na moście Poniatowskiego po rozmowie marszałka z prezydentem Wojciechowskim, jako dobrowolny zakładnik. Potem zaś swą nienaganną francuszczyzną da prasie zachodniej wykładnię zdarzeń. Jak napisze Marian Hemar, Wieniawa bał się w życiu tylko Piłsudskiego i bał się panicznie. Byle Piłsudski nie zmarszczył nań brwi. Poza tym nie bał się samego diabła. A śmierci się nie boję, bo mi śmierć nie dziwna. Nie słałem na nią Bogu nigdy nudnych skarg. Więc kiedy z śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna, w dwu słowach zakończymy nasz ostatni tak. A potem mnie wysoko złożą na lawecie. Za trumną stanie biedny sierota, mój koń. I wy mnie, szwoleżerzy, do grobu zniesiecie. A piechota w paradzie sprezentuje broń. Praca Wieniawy w niepodległej Polsce związana była głównie z Warszawą. Tu w okresie pokoju musiał podejmować się różnych administracyjnych funkcji, jak na przykład komendanta miasta i placu Warszawy, która kłóciła się z temperamentem pierwszego szwoleżera Rzeczypospolitej. Podobno pewnego dnia marszałek, ciskając czapką o ziemię, wykrzyknął w desperacji: nieszczęście z tym Wieniawą. Mógłby być ambasadorem, mężem stanu, a on mnie tylko wciąż nudzi, że chce szwoleżerami dowodzić. Różnicę między dyplomatą a kawalerzystą dostrzegał Wieniawa w tym, że jak twierdził, dyplomacie wolno robić świństwa, lecz nie wolno robić głupstw. Kawalerzyście zaś wolno robić głupstwa, ale nie wolno robić świństw. I tą zasadą kierował się nie tylko w roli dowódcy pierwszego pułku szwoleżerów, w której czuł się najlepiej. Ja wiem, że mi tam w niebie skarku banie zedrą. Trochę się na mój widok skrzywi święty duch, lecz się tam za mną wstawią Olbromski i Cedro, bom był jak prawy ułan, Lampart, ale zuch. Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure na ziemi się meldować, by drugi raz żyć, chciałbym starą wraz z mundurem wdziać na siebie skórę, podawnemu wojować, kochać się i pić. Jak pisze Hemar, paliło się w nim od głodu życia, od nieustannej ochoty do konia, do kobiet, do nart, do podboju ludzi, do brania przeszkód, do romantycznych cnót, do zawiadiackich grzechów i najmniej wybrednej zabawy, byle znaleźć ujście dla swego nadmiaru energii, która odradzała się w nim szybciej niż ją wydawał, biła z niego jak bicz kipiącego źródła.
Dostarczał przy to Wieniawa nieustannie tematów do plotek i anegdot, nierzadko złośliwych. Kiedy skomplementował toastem artystów kabaretu Qui pro quo, nazywając ich szwoleżerami polskiego teatru, usłyszał w odpowiedzi wzniesiony przez Fryderyka Jaroszego toast za szwoleżerów Qui pro quo polskiej armii. Marszałek Józef Piłsudski zmarł dnia 12 maja 1935 roku. Jak wspomina Tadeusz Królikowski, kiedy 18 maja na dworzec krakowski wjeżdżał powoli pociąg żałobny, przy trumnie marszałka stał wyprostowany z szablą na ramieniu Wieniawa. Przyszło mu wówczas wypełnić ostatnią misję dla swego wodza. Prezydent Mościcki jego wyznaczył do zorganizowania uroczystości pogrzebowych i upoważnił do rozmów z niechętnym pochowaniu Piłsudskiego na Wawelu kardynałem Sapiehą. Śmierć Piłsudskiego oznaczała dla Wieniawy, prócz utraty protektora, także tragedię osobistą. Generał Długoszowski, jak pisze Hemar, postarzał się nagle i posiwiał. Odtąd coraz mniej było w nim dawnego Wieniawy. Odsuwany, jak wszyscy Piłsudczycy, na dalszy plan, odchodzi z armii i żegnając się ze swym ukochanym pułkiem, po raz ostatni wjeżdża konno na teren koszar. A przeto jestem gotów. Kiedy chłodną nocą zapuka do mych okien zwiędły klonu liść, nie zapytam o nic, dlaczego i po co, lecz zrozumiem, że mówi, no czas, bracie, iść. Może mnie wreszcie wsadzą w czyśćcu na odwachu, by aresztem o wodzie spłacić grzechów kwit, ale myślę, że wszystko skończy się na strachu. A stchórzyć raz przed Bogiem, to przecie nie wstyd. Coraz słabiej związany z Warszawą, przyjmuje propozycję ministra Becka i obejmuje funkcję ambasadora w Rzymie. Choć wedle złośliwej anegdoty, wysyłając tam Wieniawę, prezydent Mościcki miał na myśli kryminał, a nie kwirynał. W rzeczywistości prosili o generała Długoszowskiego sami Włosi, pamiętając go jako szefa delegacji polskich kombatantów z wcześniejszego pobytu w Rzymie. Po wielkim balu i uroczystym pożegnaniu na dworcu Wieniawa opuszcza Warszawę skierowanym do Dymszy okrzykiem: Adolfie, nigdy ci tego nie zapomnę, parafrazując w ten sposób treść słynnej depeszy Hitlera do Mussoliniego po Anschlussie Austrii. Funkcja ambasadora, jak z każdej pracy, wywiązywał się Wieniawa znakomicie. Świadczą o tym raporty wysyłane do ministra Becka, stanowiące zapewne rzadki przykład dokumentów tajnych o wysokiej wartości merytorycznej, których lektura sprawiała dodatkowo przyjemność. Spieszony szwoleżer na samym wstępie zaskoczył zapewne tylko marszałka dworu, meldując się u króla Wiktora Emanuela w Ostrogach, wyznając, iż skoro nosił je przez całe życie, nie widzi powodu, by zdejmować je teraz. Ambasador w Ostrogach. Musiało to oczarować króla, niegdyś pułkownika artylerii konnej. Kiedy wybuchła wojna i rząd polski został internowany w Rumunii, prezydent Ignacy Mościcki, korzystając z artykułu 24 Konstytucji, wyznacza Bolesława Wieniawę Długoszowskiego na swego następcę. Ten pierwotnie zgadza się, wobec jednak działań Sikorszczyków, chcących zdyskredytować go w oczach opinii i uciekających się przy tym nawet do potwarzy, rezygnuje.
wraca do swej pracy, organizując głównie przerzucanie żołnierzy polskich przez Jugosławię i Włochy do Francji. Pomogła mu w tym jego przyjaźń z zięciem Mussoliniego, hrabią Ciano, który na taki tranzyt wyraził zgodę. Ponieważ operacja ta, trwająca pół roku, była kosztowna, po interwencji Wieniawy Włosi zaczęli nawet fundować uchodźcom bilety kolejowe. Akcja zostaje przerwana z chwilą przystąpienia Włoch do wojny. Ambasador z rodziną opuszcza placówkę, udając się do Francji, potem zaś do Nowego Jorku, gdzie zaczyna już gorzeć polskie polityczne piekło. Dla abstrakcyjnego patriotyzmu Wieniawy nie ma w nim miejsca. Jako Piłsudczyk nie znajduje posłuchu, prosząc generała Sikorskiego o jakiekolwiek stanowisko w armii. Jemu, żołnierzowi, ofiarowuje się w zamian dyplomatyczny frak i wysyła na Kubę. Okrzyczany zdrajcą przez swoich, pozbawiony możliwości walki, nawet honorowego strzału w skroń, bo rodzina ukryła przed nim pistolet. 1 lipca 1942 roku Wieniawa wychodzi na balkon domu przy Riverside Drive i skacze. Gdy dym pożarów słońce gasi i coraz krwawszych uczy, żeby się bić za Polskę i żeby go zabił nieprzyjaciel. Pol!